Dzisiaj trzeba lać wodę, czyli uspokoić ten konflikt. Czyli jak najbardziej pojednawcze gesty powinny płynąć z tych kręgów rządowych. Uspokójmy sytuację, cofamy się, widać, że to napięcie, nie rozumiemy go, nie jest nikomu potrzebne, wywołała go ta ustawa. Spokojnie siądźmy, porozmawiajmy, żeby ta ustawa jak najlepiej służyła prawdzie, służyła Polsce i służyła też Żydom, którzy zostali poszkodowani przecież strasznie w czasie II wojny światowej przez Niemców, nie? I to jest to powinna zrobić polska polityka. Czy zrobi, to zobaczymy. Drugi poziom. To jest szybko powinno pojawić się środowisko Żydów, którzy naprawdę chcą rozmawiać z Polakami. Ale naprawdę chcą rozmawiać. I to nie o historii, tylko... O wspólnym sojuszu dziś. Tak, oczywiście. O wspólnym sojuszu dziś. To jest sprawa przetrwania dla Polski i dla Izraela. W Polsce powinno się pojawić środowisko, które jest silne i jest w stanie rozmawiać. Bo co innego, że ktoś ma dobre poglądy i dobre nastawienie, ale nie ma żadnej mocy, nie? To tu przywołam profesora Zybertowicza, który się zbłaźnił tą wypowiedzią, że prawda nie ma żadnego znaczenia w polityce, jest tylko narzędziem do tego, zresztą Targalski to podkreślił, czyli pokazuje, że my mamy tak zwane elity katolickie, które absolutnie nie wierzą w Boga. I nie biorą go poważnie w dyskusji geopolitycznej. Nie biorą, w niedzielę przez godzinę. A to tam se choinkę kupią i o takie tam rzeczy. Ale mówią o prawdzie rzekomo. No, rzekomo mówią, ale ja pokazuję ich pogląd, że prawda w ogóle się nie liczy. Nie, prawda jest kluczowa w polityce. Tylko, że to nie może być faryzejska prawda. Prawdę muszą mówić ludzie, którzy żyją tą prawdą. A nie faryzeusze, którzy ją rozgrywają w zależności od potrzeb. Raz będzie taka prawda, raz gówno prawda. To wszyscy się na tym poznają, że to nie są ludzie wiary godni. Czyli czy z polskiej strony i z izraelskiej strony pojawią się środowiska, które dzisiaj siądą do rozmów nad przyszłością. To nie mówię o środowiskach rządowych. Netanjahu niech się tam sprzedaje Putinowi, Morawiecki niech się sprzedaje Berlinowi czy Putinowi naraz, to nie wiem, nie obchodzi mnie to. Tylko autentyczne, silne środowiska w Izraelu i w Polsce. Widzicie? To jest aktualny numer miesięcznika Idź Pod Prąd. Po co Polsce ruch 11 listopada? Już wiecie. Elita polityczna jest do niczego. Jej po prostu nie ma. Oni są gorsi niż w 1939 roku. Oni są dzisiaj gorsi. No i trzeci kierunek, on oczywiście jest dalszy, ale Izrael musi zmienić wychowanie swojej młodzieży. Żeby to nie było tak, jak mówisz. Nie wiem, jak to zrobić. Być może trzeba sięgnąć nie do II wojny światowej, nie do czasów zaborów, tylko sięgnąć do Złotego Wieku. Kiedy rabini żydowscy mówili, że gdyby nie Polska, to Żydzi by w świecie nie przetrwali. I nazywali Polskę rajem dla Żydów. Tak w XVI wieku nazywali Polskę rabini żydowscy. Może trzeba o tym Żydom przypomnieć. A z drugiej strony nie, żeby już taki projekt powstał, żeby ich nie wozić do Auschwitz czy do Majdanek, tylko do obozów w Niemczech. Żeby im się wreszcie utrwaliło, że to Niemcy skojarzyło mordowali. Się tak, ze sprawcami. Ewentualnie później można przyjechać do Polski. Także już widać, że przynajmniej po stronie izraelskiej już jest jakaś myśl. Że słuchajcie, nie możemy wysyłać ciągle do Auschwitz tej naszej młodzieży, bo teraz mamy tego owoc. Wyślijmy do niemieckich obozów czy austriackich. To już oficjalnie Żydzi o tym mówią. A Polskę trzeba im pokazać jako przyjazny naród, przyjazne miejsce. Gdzie przetrwali przodkowie. Tak, właśnie, gdzie z prawdziwą historią, a nie ostatnie 100 lat im w kółko pokazywać. Gdy państwa polskiego nie było. Dokładnie.